Hej kochani, chciałam się dzisiaj z Wami podzielić z Chciałam się z Wami dzisiaj podzielić jakby produktami, głównie kosmetycznymi, które zakupiłam będąc w Polsce na święta. Nie tego jakoś strasznie dużo, bo jeżdżę dzisiaj tylko z bagażem podręcznym, a żeby nie płacić strasznych cen za ten duży bagaż, więc po prostu zazwyczaj mama dosyła mi potem paczką to... czego jakby nie zmieściłam sobie do bagażu podręcznego i doleci dużo, dużo ciuchów, zwłaszcza z lumpa, bo polskie lumpy są najlepsze. Także pokażę Wam głównie kosmetyki i chyba, i chyba jeszcze kilka książek, więc przejdźmy do rzeczy. Zacznę może od Inglota, bo tego mam jakby najwięcej, tu mi zagraca. W Inglocie jak zwykle zakupiłam kilka cieni, bo jednak wydaje mi się, że cena do jakości jest nie do przebicia. Naprawdę jakościowo są dużo podobne do tych, bardzo podobne do tych z Maca, a nie wiem, nie mam potrzeby wydawania na cenie 10 razy więcej. Kupiłam cienie w kółeczkach, które słyszałam, że wycofują, nad czym strasznie ubolewam, bo ja wolę kółeczka niż kwadraty, poza tym... Nie wiem, to jest jakby taka forma, która jest na całym świecie przyjęta i MAC ma takie same i pełno innych firm ma też kółeczka, więc czemu robić kwadraty? Ja nie chcę. W każdym razie zakupiłam 5 kółeczek. Zgaszony taki bardzo ładny matowy róż, to jest kolor 319. Potem ciemny brązowy taupe, taki szarawy, kolor 378, to też matowy. Potem bardzo ciemny, taki też złamana, nie wiem, taka szarość może z zielenią, 348. Kolor ten taki matowy z drobinkami, to jest takie wykończenie, które najmniej lubię, ale tych drobinek prawie nie widać. Double Spark i to jest 461. I jeszcze taka śliczna jakby... brązowa czerwień, coś takiego. Wszystkie mi się udało dorwać na szczęście w kółeczkach, zaraz Wam pokażę swatche. Chciałam kupić jeszcze ten jeden z tej takiej nowej kolekcji jakby Fell in Love, tej jesiennej, ale w ogóle go nie było, a reszta mi się nie podobała, tym razem mi się podobał, więc to są te kolorki, tak to wygląda. A, czy on mi wyostrzy, nie wyostrzy mi, nieważne. Tak to wygląda na ręce. Mam prawie wszystkie te kolory teraz na oczach. Haul powinien znaleźć się, a czy haul, Boże, tutorial z tym, co mam na twarz, powinien znaleźć się na moim kanale jutro i tam będzie prawie wszystko, o czym dzisiaj mówię, więc zapraszam. Bardzo fajne cienie. Potem do twarzy jeszcze kupiłam taki puder wykończeniowy HD, kolor 405, jego też mam dzisiaj na twarzy. To jest według mnie taka podróbka dla tego pudru z Hourglass, Ambient Lightening Powder. Ja mam w kolorze Diffuse Light, który jest dużo jaśniejszy, ale też ma żółtawe tony. Tak samo właśnie jak ten kolor 405. I oba te pudry mają takie bardzo delikatne drobinki. Natomiast ten jest dużo bardziej gdzieś tam luksusowy nawet w używaniu. Mam ten z Inglota na twarzy, natomiast założyłam go niedawno, więc to jest to, co widać. Dalsze recenzje będą później, bo najlepiej takie pudry testuje się będąc w pracy, więc zobaczymy, jak się sprawdzi w pracy. Kupiłam również dwa róże. Jeden to jest kolor 68, a drugi 55. Ten 68 to jest taka, nie wiem, taka dzika peachy, jakaś taka pomarańczowych róż. Mam go gdzieś na policzkach bardzo delikatnie nałożonego. I ten to jest taka zgaszona jakby śliweczka. Oj, jak mam rękę od cieni. Zaraz wytrobiecuję. Taki bardzo ładny, zgaszony stary róż. Kupiłam również jeszcze jeden z tych pudrów HD do konturowania. To jest kolor, który zawsze miałam 505. Kupiłam teraz jeszcze kolor 504, który jest, jak widzicie, dużo bardziej taki fioletowawy, jakby chłodniejszy chyba. Mam go też na policzkach, natomiast póki co naprawdę podoba mi się dużo bardziej niż ten 505. Jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo gdzieś tam unikalny i fajny kolor. Teraz go też zeswatchuję. To jest ten kolorek, ten ostatni u dołu. Natomiast ten 505, też go Wam może też pokażę. On jest chyba popularniejszy, ale jest dużo, dużo cieplejszy. To jest ten na samym dole. Ok, i kupiłam sobie jeszcze dwie też matowe szminki. 508 i 510. Ta 508 jest taka dużo bardziej różowawa. I ta 510 taka cieplejsza, dużo jaśniejsza, jakby troszeczkę jakby nudowa. Takie coś. Pigmentacja gdzieś tam nie jest jakaś najlepsza na świecie, ale są bardzo przyjemne na ustach. Ta ciemniejsza jest o wiele lepiej jakby napigmentowana.
I na to wszystko, na te wszystkie moje cienie kupiłam sobie również kasetkę. To jest kasetka 20 z taką tą zdejmowaną fajną obudową. Jest to kasetka na kwadraciki. Ja akurat mam tyle miejsc, żeby zmieścić jeszcze tam kilka tych moich. Mam jeszcze jakieś inne kasetki, natomiast bardzo ubolewam nad tym, że Inkload nie ma już tych kasetek w ogóle bez żadnych podziałek i tak samo nie ma kasetek na okrągłe cienie. Są tylko kwadratowe, przynajmniej tak mi pani w sklepie powiedziała. Jest jeszcze 40, ale wydaje mi się, że jest naprawdę no, dwa razy większa i duża i nieporęczna, więc wolę mieć dwie, na przykład 20. Bardzo ładna, estetyczna. Spoko, chyba 35 zł kosztowała. Aha, mam jeszcze ceny tych innych rzeczy. Te okrągłe cienie z Inglota kosztują po 10 zł. Szminki kosztowały po 16 zł. Potem co jeszcze? Aha, róż kosztował jeden 22 zł i drugi też 22 zł. Kasetka 35 to mówiłam. Aha, ten puder HD do modelowania, czyli to takie małe, kosztowało 29, dosyć dużo mi się wydaje. I ten prasowany kosztował 38, też dosyć dużo, no ale może się sprawdzi. I ostatnią rzeczą jeszcze z Inglota była kredeczka, taka konturówka do ust w takim fioletowawym kolorze. Mam ją dzisiaj też na ustach, ale nie widać pod innymi gdzieś tam produktami. Co jeszcze mam? Ja mam jeszcze dwie szmineczki z Sephory. To są te z takiej matowej serii. Mam te obydwie szminki dzisiaj na ustach. Jedna z nich to jest kolor 13, a drugi to jest kolor 05. Ta numer 13 to jest jakby ten dominujący kolor, taki fioletowawy gdzieś tam nude, taki taupe. Mam dwie szminki, które są bardzo podobne w kolorze i je pokażę. Pierwsza to jest właśnie Rimmel Vintage Pink, taki z tych fioletowych. To jest to. On jest troszeczkę bardziej fioletowy. To jest Revlon. A ta druga to jest ta Sephora. Ona zaraz zaschnie i będzie całkiem matowa. I mam jeszcze jedną. To jest Maybelline 145 Plaza Pink, który również jest niesamowicie podobny. Tylko odrobinę jaśniejszy niż te dwie szmineczki. Ale jakby wszystkie są w tej samej tonacji. Ta jest o tyle fajna, że... Ojej, nie ta. Ta jest o tyle fajna właśnie, że jest matowa. Natomiast mam ją właśnie pierwszy raz na ustach i dam Wam znać, jak się sprawuje. Póki co nie podkreśliła za bardzo jakiś tam zmarszczek i suchy skóry. Chociaż trochę są widoczne, no bo to jest jednak matowa szminka. Nie czuć jakoś tam strasznie na ustach. No zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast druga, ten kolor 05, to jest bardzo ciekawy kolorek, bo to też jest jakby mat, natomiast ma błyszczące drobinki. Też Wam to pokażę. Jest taki dużo cieplejszy kolor. I ona jak zaschnie, to będzie widać, o to już zaschło u góry. A tak jak zaschnie, to po prostu będzie mat i takie jakby jasne drobinki. Nie wiem, taka nowa dla mnie to zupełnie formuła. I podobny odcień, podobny kolor, to jest ta szminka z Essence Stay Matte. To jest już moja stara, chciałam Wam pokazać kolor. 03 Soft Nude. To też jest matowa szminka, natomiast ona nie ma żadnych drobinek, więc to nie jest taka frajda. Natomiast kolor jakby sam sobie jest podobny, więc jeżeli Wam chodzi o odcień, to jest jakby dobry duplikat gdzieś tam. Jeszcze ze szmineczek sobie kupiłam w stoisku Flormar w Silesii szminkę numer, gdzie jesteś? P309, nie wiem, nazwy są straszne. To jest taka dużo cieplejsza szmineczka, to jest ta tutaj ostatnia. Też nie jest jakaś waląca oczojebna po oczach, ale no taki cieplejszy kolor. Stwierdziłam, że nie mam w ogóle niczego takiego, więc zobaczymy, jak w tym wyglądam, jak to będzie sprawować. Jeszcze na stoisku Flormar kupiłam też dwie konturówki. Są dosyć twarde, ale nie rozprowadzaj się najgorzej na ustach. Taki lekko brązowawy kolorek, brązowawo gdzieś tam różowy. Ojejku, czy jest tu gdzieś nazwa koloru? Flormar numer 202. Tak, to jest to. Tutaj ją dam na górze. To jest ten kolorek, taki lekko różowo-brązowawy, też bardzo taki kolor gdzieś na czasie. I ten kolor 226, on jest taki znowu bardziej pomarańczowy i taki pomarańczowy gdzieś tam nude. Będzie fajnie się z tymi jaśniejszymi właśnie szmineczkami gdzieś tam zgrywał. Potem jeszcze kupiłam w Superfarmie Essence, ze stoiska Essence, taki ten podwójny cień, one się nazywają 3D Eyeshadow. Nie wiem, dlaczego się nazywają 3D, ała, nie mogę go otworzyć. To jest taki bardzo błyszczący jakby duet. Pierwszy jest taki bardziej brzoskwiniowy, drugi jest brązowy, strasznie się kruszą, ale dają taki bardzo ładny efekt tafli niemal takiej mokrej. Myślę, że będzie fajny gdzieś tam, no zobaczymy, czy się tak będzie strasznie sypać jak teraz, mam nadzieję, że nie. Jeżeli nie, to będą fajne gdzieś tam właśnie na środkową część oka to rozświetlenie. To kosztowało chyba 11 zł, więc nie najgorzej.
Aha, te konturówki z Flor Mar chyba po 12, a szminka, jeśli nie mylę, około 18 zł kosztowała. Jeszcze kupiłam z Essence tą bazę pod cieniem I Love Stage. To jest bardzo fajna matowa baza. Nakładamy ją na powiekę takim czymś, wklepujemy i na to nakładamy cienie. Jak naprawdę przedłuża nam żywotność tych cieni, podbija ich kolor. Fajna rzecz, około 11 chyba złotych kosztuje, już mam ją chyba trzecie albo czwarte opakowanie i można ją też używać pod oczy, jeżeli Wam się będzie sprawdzało. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Ha, i w locie się kupiłam sobie pędzelek do eyelinera, on jest taki fajny, bo jest taki skośny. O, nie wiem, czy go widać, może go wyciągnę. Ostatnio jakoś nie wiem, nie umiem sobie narysować kreski porządnej, ale stwierdziłam, że to może właśnie dlatego, że wszystkie moje pędzelki są gdzieś tam stare, wydziobane, rozwichrzone i tak dalej. To jest numer 30T. On chyba kosztował 22 zł, mam nadzieję, że jest wart tych dzikich pieniędzy. Tak właśnie wygląda. Zobaczymy. Dam Wam znać, jak się nim maluje, rysuje i tak dalej. Jeszcze dwie rzeczy, które kupiłam jeszcze w Londynie, ale już na wolnocówce, więc też pokażę. To jest Rimmel Apocalypse. Ja bardzo lubię tą serię tych błyszczyków takich lakierowych, długo trzymających się. To jest oczojebny kolor. To jest kolor... gdzie jesteś? Stellar. No i porównując do wszystkich innych szminek, to po prostu jest neon przy nich. Taka różowa, gdzieś tam bardzo ciepła, fajna czerwień. I kupiłam jeszcze kredkę do oczu od Rimla Kate, kolor Rose Gold. Taki właśnie Rose Gold, taki brązik pomarańczowo-różowawy. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Ja lubię tą formę i lubię, mam już inną kredkę w tym kolorze. W sumie bardzo ładnie się zgrywa z tym duetem z Essence, bo to są dokładnie te same gdzieś tam odcienie, więc jestem pewna, że świetnie się z nimi zgra. I to już chyba... jeszcze prawie wszystko. Jeszcze kupiłam sobie w Superfarmie mój ukochany krem Yvostin, fizjologiczny krem z ceramidami SPF 15. To jest krem, którego używam codziennie rano po jakimś serum, czy tam po czymś na buzie. No jest super, nie wiem, nie zapycha, nie robi żadnego syfu na twarzy, ma ten SPF, bardzo ładnie nawilża, świetny pod makijaż. Ja go polecam, używam go już któryś rok z rzędu. Niezawodny, bazowy, naprawdę bardzo fajny. Potem kupiłam sobie coś, czego jeszcze nie miałam, czyli z Pharma Series krem z 10% kwasem migdałowym na noc, drugi stopień złuszczania. Ja używałam kwasu Vitagras, bo dwa razy w tygodniu tych zziaj, które gdzieś tam w ulubieńcach pokazywałam. Spróbujemy. Jest dużo angielskich odpowiedników tych kremów, które są dużo, dużo droższe, czy tam toniki i tak dalej. Spróbuję, zobaczę, mam nadzieję, że będzie fajne. I jeszcze kupiłam sobie serum z Bielendy, które dopiero potem zobaczyłam, że on jest dla cery dojrzałej, no ale cóż, starość, nie radość, już się starzejemy. To jest Anti-Age Super Power Mezo Serum, aktywne serum badające 5% retinol, witamina E, liposomy Q10. Ja myślałam, że w ogóle to jest olejek, bo ma taką konsystencję, ale nie ma nic tutaj napisane, że to było olejkowe. Bardzo jest przyjemne na twarzy, ślicznie pachnie. Teraz mam go pod podkładem, może dlatego się tak świecę, ale to jest taki fajny, nadaje taki bardzo fajny złoty glow. Mam nadzieję, że mi nic nie będzie zapychać. Póki co jest bardzo, bardzo fajny. Jeszcze będąc na wolnocówce, już wracając do domu, kupiłam sobie książki, na które polowałam. Nie wiem, czy ich nie uwalę tymi rękami. Jest to antologia polskiego reportażu XX wieku pod redakcją pana Mariusza Szczygła. Są to dwa opasłe tomiska, które mam nadzieję umilą mi najbliższe wieczory. Ja im jestem starsza, a tym chyba bardziej lubię takie jednak reportażowe formy i książek, i filmów, i dokumenty itd. Od Trójka jest patronem medialnym, więc bardzo dobrze. Także zobaczymy. Jestem pewna, że to będzie rewelacyjna rzecz, bo autorzy są po prostu rewelacyjni. I jeszcze takie czytadło do samolotu kupiłam. Żony astronautów Lili Koppel. Też właśnie jakaś taka pseudo... Czy to jest dokument, czy to jest reportaż? Jest to coś takiego w każdym razie. Są zdjęcia po prostu tych pań, żon astronautów. Dużo takich fajnych rzeczy gdzieś tam z epoki. Mam nadzieję, że będzie to fajne. Tak jak mówię, jeszcze nie zaczęłam tego czytać, bo zasnęłam w samolocie. Ale cóż, dam znać. Wygląda spoko. Wygląda w porządku. I ostatnią jeszcze rzeczą, którą kupiłam z ubraniową, jest moja czapeczka Damn. Kupiona w C&A chyba na wyprzedaży za, nie wiem, 12,90. Jest spoko, jest wyluzowana, nie mogę w niej chodzić do pracy oczywiście, bo to jest angielskie delikatne przekleństwo, ale jednak. Także jest fajna, powinny jeszcze być w CIA-u. Okej, reszta ciuchów do mnie doleci samolotem, może wtedy Wam pokażę, co jeszcze udało mi się złowić w lumpkach. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia znowu, pa!